tematem będzie, kim jest Rada Rani. Mam kilka takich fragmentów, które są z naszych aczariów, różnych nauczycieli, którzy właśnie wypowiadali się o Rada Rani. Więc co znaczy słowo Radha? Słowo Radha składa się z dwóch słów, z dwóch sylab. Ra i dha. Kiedykolwiek wypowiedziane jest słowo Ra, wtedy Madhava, czyli najwyższy osobowy Bóg, Kryszna, jest niezwykle szczęśliwy. I jak tylko jakaś osoba wypowie słowo dha, natychmiast Kryszna biegnie do tego, do tej osoby, która wymienia to imię. I takie są chwały imienia Radharani. Tak mówił Bodhayan Maharaj. A w Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we wprowadzeniu do Chaitanya Chaitamrity podaje następujące informacje na temat Radharani. Chaitanya Mahaprabhu informuje nas, że w każdym kraju, w każdym Piśmie Świętym znajduje się pewna wskazówka o miłości do Boga. I to jest to bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że możemy zobaczyć, że każda religia, każda ścieżka religijna, czy każda ścieżka mistyczna mówi o miłości. Natomiast ta miłość do Boga w formie, o której mówi właśnie Chaitanya Mahaprabhu, jest w pełni rozwinięta i pełna, taka w pełni dojrzała, pełna jakby wszystkich, takiego pełnego bogactwa i pełnego rodzaju różnych wielości, pełna różnych smaków i wrażeń. Dalej czytam. Na nieszczęście nikt tak naprawdę nie wie, czym jest ta miłość do Boga. Jednakże pisma wedyjskie są odmienne pod tym względem, wskazują, w jaki sposób właściwie kochać Boga. Inne Pisma Święte nie dają informacji o tym, w jaki sposób można kochać Boga, ani także nie informują, czym czy kim Bóg rzeczywiście jest. I kiedy przeanalizujemy obiektywnie inne Pisma Święte, to zauważymy, że rzeczywiście jest jakaś zmianka, że należy kochać Boga, jest zmianka o pewnych osobach, które kochały Boga, czy to prorokach, czy mistykach, czy różnych świętych, natomiast ta cała informacja jest zbyt bardzo ogólnikowa, mało, bo nie aż pozbawiona wielu szczegółów, wielu informacji, jest zbyt ogólnikowa, jest nie posiada aż w pełni takich szczegółów informacji, które znajdziemy właśnie w literaturze wedyjskiej, kiedy zagłębimy się w pewne teksty święte kultury indyjskie czy wedyjskie. One dają bardzo dużo szczegółów właśnie o tym, czym jest miłość do Boga, w jaki sposób ona się przejawia, kim jest Bóg, jak wygląda, czym jest Bóg, kim jest Bóg i jaka relacja z Nim jest właściwa, na czym polega to stwierdzenie miłości do Boga, czy kochanie Boga, tak jak czasami mówimy, że Bóg jest miłością, a miłość jest Bogiem. Ta rzecz jest w pełni urzeczywistniona i pokazana ze wszystkimi szczegółami właśnie w przypadku literatury wedyjskiej, i Chaitanya Mahaprabhu jest tą osobą, która pokazuje pełnię tej miłości właśnie ze wszystkimi szczegółami. Oczywiście z naszej perspektywy Gaudiya, wisznuizmu, Radharani jest uosobieniem miłości. Czy relacja pomiędzy Kryszną i Radhą jest tym związkiem, tym relacją, tą emocją, która, czy tą dynamiką, która jest przedmiotem naszego uwielbienia, naszego zainteresowania. Czytam dalej ten kawałek wprowadzenia. I chociaż oficjalnie głoszą miłość Boga, nie mają pojęcia, w jaki sposób ją spełnić. Ale Chaitanya Mahaprabhu praktycznie demonstruje, w jaki sposób kochać Boga w związku miłości małżeńskiej. I to jest bardzo niezwykła właśnie cecha Chaitanya Mahaprabhu i tego, co dostajemy poprzez niego, właśnie ten specyficzny, bardzo intymny, bardzo poufny związek miłości małżeńskiej, który następuje pomiędzy Bogiem a jego energią, czyli między Kryszną i Radhą.
Przyjmując rolę Radharani, Chaitanya usiłuje kochać Krysznę tak, jak kocha go Radharani. Zatem Krishna był zawsze zdumiony miłością Radharani i pytał, jak to możliwe, że Radharani dostarcza mi takiej przyjemności? Pragnąc poznać Radharani, Krishna przyjął jej rolę i usiłował zrozumieć siebie. Wiemy, że ta relacja, ponieważ jakby rozumiejąc naukę teologiczną, że Bóg jest wszystkim, wie wszystko, jest wszędzie i doświadcza wszystkiego. Natomiast jego aspekt żeński, czy Radharani, czy miłość, którą ona go obdarzała, była na tyle zdumiewająca i niesamowita, że on nie mógł i przyjemność, którą ona doświadczała w tej relacji, była na tyle wielka i dziwna i niedostępna jednocześnie dla niego, że on jako Bóg, czyli osoba z definicji posiadająca wszelkie możliwości, wszelkie moce, zapragnął doświadczyć tego rodzaju emocji, tego rodzaju uczuć, tego rodzaju mistycznej miłości, boskiej miłości, którą ona doświadczała. Zatem pojawił się w jej nastroju, jako wielbiciel, w nastroju Radharani właśnie po to, aby doświadczyć tej miłości, tej przyjemności, którą ona doświadcza. Na tym polega sekret inkarnacji Pana Chaitanya. Chaitanya jest Kryszną, ale przyjął rolę czy nastrój Radharani, aby pokazać nam, w jaki sposób kochać Krysznę. Dlatego kieruje się do niego następującą modlitwę. Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Najwyższemu Panu, który jest zaabsorbowany myślami Radharani. I to jest właśnie dar Chaitanyi, czyli ten sposób wielbienia, kochania Boga, czy praktykowania miłości do Boga w taki, jaki sposób Radharani kocha Boga. Oczywiście sama nauka o Radharani i o, czyli to, co nazywamy Radha Tattwą, czyli prawda filozoficzna o Radharani jest skomplikowana i może to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, to może jakiegoś któregoś innego dnia zgłębimy się w meandry tego aspektu naszej filozofii Gaudiya Vishnuizmu. Czytam dalej ten fragment. To nasuwa się pytanie, kim jest Radharani i kim jest Radha Krishna. W rzeczywistości Radha Krishna to wymiana miłości. I nie jest to zwykła miłość. Krishna ma nieograniczone moce, z których trzy są zasadnicze. Wewnętrzna, zewnętrzna i graniczna. Moc wewnętrzna dzieli się na trzy kategorie. Samvit, Hladini i Sandhini. Potencja Hladini jest energią przyjemności. Ta energia poszukiwania przyjemności jest właściwa wszystkim żywym istotom, gdyż wszystkie one pragną przyjemności. I tak oczywiście możemy to zaobserwować, że każda żywa istota poszukuje przyjemności. Tak się składa, że większość z nas, czy w zasadzie my, mamy doświadczenie z osobami, które są w jakiś sposób uwarunkowane. Zatem uwarunkowane materialnymi zmysłami, posiadają materialną świadomość, posiadają uwarunkowanie materialne. Zatem takie osoby myślą, że ta przyjemność, której poszukujemy, pochodzi z kontaktu zmysłu z przedmiotami zmysłów, jak to mówi Bhagavad Gita, czyli z przyjemności zmysłów, przyjemności zmysłowych, przyjemności materialnych, relacji, związków, które możemy posiadać z przedmiotami materialnymi. Ale niestety, ponieważ nasza natura jest inna niż materii, zatem nasza przyjemność, nie osiągamy prawdziwego spełnienia i prawdziwej przyjemności w tej relacji. Zatem ta relacja, ten związek, ta przyjemność, którą możemy czerpać ze związków w świecie materialnym, w świecie tymczasowym, nie jest w pełni satysfakcjonująca, ponieważ nasza natura jako energii granicznej, tatashta shakti, czy jiva shakti, czy jaźń, jest wieczna, zatem przyjemność, która może nas w pełni zaspokoić, musi być wieczna, ponieważ musi być tej samej natury. Zatem przyjemność doświadczona w świecie materialnym z definicji taka nie jest, ponieważ element czasu powoduje, że wcześniej czy później każda sytuacja ulega zmianie, zatem wywołuje to frustrację i cierpienie wśród nas.
I czytam, co dalej Prabhupad tutaj pisze. Taka jest natura żywej istoty. Obecnie usiłujemy radować się naszą energią przyjemności za pomocą tego ciała w sytuacji materialnej. Usiłujemy czerpać przyjemność z materialnych przedmiotów zmysłowych przez kontakt cielesny. Nie powinniśmy jednak sądzić, że Kryszna, który jest zawsze duchowy, usiłuje poszukiwać przyjemności na tym materialnym planie tak jak my. Kryszna opisuje ten wszechświat materialny jako tymczasowe miejsce pełne niedoli. Dlaczego więc miałby on poszukiwać przyjemności w formach materialnych? Jest on duszą najwyższą, najwyższym duchem. Jego przyjemność jest poza materialną koncepcją. I tutaj jest to właśnie taka niezwykła rzecz, która opisuje Boga, najwyższą osobę, czy Bhagavana, jak to nazywa się technicznie w terminologii indyjskiej, w terminologii wisznuickiej, że on, jego przyjemność, jego szczęście wynika z relacji, związków właśnie z świecie duchowym, czy z osobami, które są tak samo rozwinięte duchowo jak i on, czy mają tą samą jakość i są duchowe, natomiast czy transcendentne, natomiast materia nie jest przedmiotem jego zainteresowania, czy miejscem, które powodowałoby jego przyjemność, ponieważ ten element przyjemności występuje również w Bogu, ponieważ źródło, czyli Bóg z definicji jest źródłem wszystkiego, co istnieje, i ponieważ ten element przyjemności istnieje w nas, zatem również musi istnieć w Nim. I po to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Kryszna osiąga swoją przyjemność, musimy czytać 10 kanto, 10 pieśń Śrimad Bhagavatam, Bhagavata Purany, w którym potencja przyjemności Kryszny została ukazana w jego rozrywkach z Radharani i dziewczętami w Raj. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie Prabhupada tutaj, dlatego że z jednej strony jesteśmy uczeni, że nie należy biec od razu do 10 kanto, nie należy tego czytać, czy też nie jesteśmy do tego kwalifikowani, ale tutaj Prabhupad mówi, że aby dowiedzieć się, w jaki sposób Kryszna osiąga swoją przyjemność, musimy czytać 10 pieśń Śrimad Bhagavatam. Zatem tam są ukryte te wszystkie niuanse i smaczki pomiędzy uczuć, emocji, które są wymianą tej niezwykłej relacji miłości pomiędzy Radharani i Kryszną, czy pomiędzy dziewczętami z Wradży i Kryszną, czy wszystkimi mieszkańcami Wradży, ponieważ ta miłość z Wradży, miłość we Wryndawan, ta relacja, te historie, które są we Wryndawan, są jakby pełnym przejawem, pełną manifestacją miłości duchowej, czy pełnią boskości, pełnią Bhagavana. Zatem my jako Gaudiowie, jako wielbiciele w linii wisznuizmu Gaudia, wielbiciele w linii od Chaitani, i powinniśmy być właśnie zainteresowani tego rodzaju emocjami i poznawaniem tych relacji, tych wszystkich rzeczy, które tam występują. To jest właśnie kulminacja, esencja, jakby summum bonum, punkt najważniejszy, sedno nauk Chaitani, i ten temat powinien być przez nas, być naszym przedmiotem medytacji i poznawania. Zatem czytajmy dalej Prabhupada. Na nieszczęście nieinteligentni ludzie natychmiast kierują się do rozrywek Kryszny w Dashama Skanda, czyli kanto 10. I na ogół zwykli ludzie nie rozumieją jego tańca rasa z pasterkami czy jego obejmowania Radharani, gdyż rozważają te rozrywki w świetle zwykłego pożądania. Błędnie myślą, że Kryszna jest podobny im samym i że obejmuje gopi tak, jak zwykły mężczyzna obejmuje młodą dziewczynę. Dlatego niektórzy ludzie zaczynają interesować się Kryszną, ponieważ myślą, że jego religia sankcjonuje angażowanie się w życie seksualne. Nie jest to jednak Kryszna Bhakti, miłość Kryszny, ale Prakrita Sahajiya, materialistyczne pożądanie. Oczywiście tutaj Prabhupad wspomina również o tych niebezpieczeństwach, które istnieją na temat właśnie błędnego zrozumienia pewnych historii związanych z Kryszną, czy tańca rasa i innych relacji z gopi. Niemniej jednak sam jest autorem Kryszna Bóg, która było wydane jako jedna z czterech pierwszych książek, które dokładnie opisuje właśnie te rzeczy. Oczywiście Prabhupad czy inni komentatorzy w linii Gaudia, czy nasi acharyowie, oni prezentują te rzeczy w taki duchowy sposób. Poprzez czytanie tego nie można
odnieść błędnego wrażenia odnośnie tych wszystkich historii. Zatem należy czytać o tych rzeczach z właściwego źródła, najlepiej od samozrealizowanego czy urzeczywistnionego nauczyciela, którego nazywamy Siddha Guru czy Rasika Bhaktą, ponieważ on, mając wglądy duchowe, wglądy w te wszystkie historie, może przedstawić je w właściwy sposób, dostosowując opowieść, narrację i wyjaśnienia do poziomu słuchaczy i do ich zrozumienia. Zatem wtedy takie osoby nie będą miały błędnego zrozumienia, co czasem możemy znaleźć, czytając jakieś opracowania naukowe, czy jakieś chrześcijańskie, czy jakieś inne, które właśnie mówią, że Kryszna jest Bogiem pożądania. Tak naprawdę oni nie rozumieją, czym są te historie, ponieważ czytają je z planu materialnego. Oczywiście wiemy, że cały proces bhakti zaczyna się od elementu śraddha, czyli od pewnego elementu wiary, poprzez który możemy, jest wymagany, aby wejść po prostu w te wszystkie rzeczy. Zatem osoby, które nie posiadają śraddhy, nie posiadają wiary w ten proces takiej wstępnej, początkowej, nie posiadają kwalifikacji, aby właściwie wejść w te historie. Tak jak Krishna mówi Bhagavad Gita do Arjuny, że ja tłumaczę, opowiadam ci tą naukę, ponieważ jesteś moim wielbicielem i jako taki możesz zrozumieć tak naprawdę to, o czym chodzi. Zatem niewielbiciel nie będzie w stanie we właściwy sposób wejść w te wszystkie historie i zrozumieć ich prawdziwego znaczenia. Wtedy to będzie właśnie taka materialistyczne pożądanie i tego typu właśnie działalność, która jest potępiana zarówno przez światowych moralistów, jak i przez wielu aczariów Gaudiya. I czytam dalej Prabhupada. Jeśli chcemy uniknąć takich błędów, powinniśmy zrozumieć, czym jest naprawdę Radha Krishna. Radha i Krishna przejawiają swoje rozrywki poprzez wewnętrzną energię Kryszny. Energia przyjemności wewnętrznej energii Kryszny jest najtrudniejszym tematem i tematu tego nie można zrozumieć dopóki nie zrozumie się, czym jest Kryszna. Kryszna nie znajduje żadnej przyjemności w tym materialnym świecie, ale ma on energię przyjemności. To stwierdzenie jest dość ciekawe, ponieważ czasami mówi się, że żeby wejść do królestwa, że królestwo rasy jest zbudowane na fundamencie tatwy. Tatwa jest nauką filozoficzną, zatem aby wejść do rasy, wejść do krainy smaku, wejść do krainy przyjemności i doświadczania wglądów czy wizji tych wszystkich historii, żeby być ich częścią, należy poznać trochę tatwy, aby w nią wejść. Zatem o tym, innymi słowy, tutaj mówi Prabhupada. Zatem rozumiejąc naukę o tym, kim jest Kryszna, kim jest Bóg, jaka jest jego sytuacja, jaka jest jego pozycja w świecie, jaka jest jego natura, możemy taki czytelnik czy słuchacz we właściwy sposób może zrozumieć te wszystkie opowieści. I Prabhupada dalej kontynuuje. Ponieważ my jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny, ta energia przyjemności jest również w nas, ale my staramy się przejawiać tę energię przyjemności w materii. Kryszna jednakże nie podejmuje takich próżnych wysiłków. Przedmiotem energii przyjemności Kryszny jest Radharani. Kryszna przejawia swoją moc czy swoją energię jako Radharani i dopiero wtedy angażuje się z nią w sprawy miłosne. Innymi słowy, Kryszna nie znajduje przyjemności w tej energii zewnętrznej, ale przejawia swoją wewnętrzną energię, swoją energię przyjemności jako Radharani. W ten sposób Kryszna manifestuje się jako Radharani po to, aby przejawić swoją wewnętrzną energię przyjemności. Spośród wielu rozwinięć, ekspansji i inkarnacji Pana, ta energia przyjemności jest główną i najważniejszą. Zatem pozycja Radharani jest właśnie taka. Ona jest najważniejszą energią, najważniejszą ekspansją, inkarnacją Pana. W zasadzie można powiedzieć, że nie istnieje, mówiąc, nie istnieje coś, nie możemy powiedzieć, że jest taka sytuacja, czy taki moment, że istnieje, mówiąc, Rada istnieje bez Kryszny, albo Kryszna istnieje bez Rady. Mówiąc Kryszna, mamy na myśli od razu Radharani. Mówiąc Radharani, wiemy, że tam gdzieś jest Kryszna. Zatem Rada i Kryszna są ostatecznym opisem absolutnej rzeczywistości, pełnym opisem absolutu, a relacja pomiędzy nimi jest tematem zainteresowania Chaitani i nas jako Wisznutów Gaudiya.
Prabhupada dalej. Radharani nie jest oddzielną od Kryszny. Radharani jest również Kryszną, jako że nie ma różnicy pomiędzy energią i źródłem energii. Bez energii źródło energii nie ma znaczenia, a bez źródła energii nie ma energii. Zatem, tak jak powiedziałem wcześniej, nie można oddzielić tych dwóch postaci, tych dwóch osób. Podobnie bez Radhy Kryszna nie ma znaczenia, a bez Kryszny Radha nie ma znaczenia. Wskutek tego filozofia wisznuicka najpierw kłoni się i oddaje cześć wewnętrznej energii przyjemności Najwyższego Pana. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że właśnie w związku ze zrozumieniem tego faktu wisznuicka filozofia oznacza, że najpierw oddaje się cześć wewnętrznej energii i przyjemności Pana. Zatem Radharani jest ważniejsza i ona jest najpierw, a nie Kryszna. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że większość osób, większość gaudijów pod wpływem takich czy innych nauczycieli, różnych osób, które przez lata, ostatnie kilkadziesiąt lat propagowały ten kult, czy tą religię, tą tradycję mistyczną, mówią bardzo dużo o Krysznie, że Kryszna to, Kryszna tamto, natomiast pomijają wielokrotnie Radharani, nawet dochodząc do tego stwierdzenia, czy do tego wniosku, żeby nie wymieniać imienia Radharani. Natomiast tutaj ten aspekt żeński, aspekt Radharani, aspekt energii, przyjemności jest ważniejszy. Dlatego poprawny, właściwy Wisznuita, który poprawnie zrozumie tą prawdę i poprawny sposób praktykuje te nauki, najpierw kłoni się i oddaje część wewnętrznej energii przyjemności, czyli Radharani. Zatem zwykłe jest to, że zawsze, kiedy wymieniamy imię bóstwa, najpierw wymienia się energię żeńską czy energię przyjemności. Zatem mamy Radha Krishna, Radha Govinda, Radha Gopala, Radha Madhava i tak dalej, i tak dalej. Zatem zawsze Radharani jest na przodzie, zawsze Radharani jest z przodu. Zatem ona jest ważniejsza i ona zawsze tam występuje. Jest tam w przodzie. Najpierw. Czytam dalej. Zatem jeśli mówimy o Panu i Jego energii, zawsze mówimy o Radha Krishnie. Podobnie ci, którzy czczą imię Narayana, najpierw wymawiają imię Lakshmi jako Lakshmi Narayana. A podobnie ci, którzy czczą Pana Ramę, najpierw wymawiają imię Sity. W każdym przypadku Sita Rama, Radha Krishna czy Lakshmi Narayan, energia zawsze jest na pierwszym miejscu. Radha i Krishna są jednym. I kiedy Krishna pragnie doświadczać przyjemności, manifestuje się jako Radharani. Duchowa wymiana miłości pomiędzy Radą i Kryszną jest rzeczywistym przejawieniem wewnętrznej energii przyjemności Kryszny. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, ta wymiana miłości pomiędzy Radą i Kryszną jest tą miłością przez duże M, która jest tematem jakby zainteresowania zarówno Kryszny, jak i nas jako wielbicieli w linii od Chaitani. Chociaż, czytam dalej, chociaż mówimy, kiedy Kryszna pragnie, to nie możemy powiedzieć, kiedy on pragnie. Zatem jest to jedynie taka semantyka, ponieważ my w tym świecie posługujemy się tym mamy to zrozumienie, czy to doświadczenie czasu. Natomiast w świecie duchowym czas, element czasu nie istnieje, zatem nie można powiedzieć, kiedy, że w sensie godzinę temu, tydzień temu, rok temu. Ten moment jest jedynie taki, to jest jedynie takie stwierdzenie, które jest jakby uwarunkowaniem naszego języka, którym się posługujemy. Prabhupada dalej pisze tak, czy mówi. Jedynie mówimy w ten sposób, gdyż w uwarunkowanym życiu przyjmujemy, że wszystko ma początek. Jednakże w życiu absolutnym, czyli duchowym, nie ma ani początku, ani końca. Ale aby zrozumieć, że Radha i Kryszna są jednym i że również zostali podzieleni, automatycznie nazywa się pytanie kiedy. Kiedy Kryszna pragnie radować się swoją energią przyjemności, manifestuje się w oddzielnej formie Radharani, a kiedy zapragnął zrozumieć siebie poprzez Radharani zjednoczył się z nią i to połączenie czy zjednoczenie jest nazywane Panem Chaitanią. I to jest właśnie jakby tatwa czy prawda o tym, kim jest Chaitania, że on jest Kryszną, który jest na stylu Radharani, bo jest to jednocześnie Radharani i Kryszna. Jak mówi
Sadhu Maharaj wewnątrz jest Krishna, wewnątrz jest Radharani, czy jakby w samym środku jest Radharani, na zewnątrz jest Krishna i to wszystko jest okryte jeszcze raz Radharani. Czyli Krishna jest taką, ten cały, to całe stworzenie, czyli Pan Chaitanya jest taką kanapką. Kiedy ten Krishna jest w środku, w tej kanapce i z zewnątrz i wewnątrz tej kanapki jest Radharani. Ponieważ Radharani obejmuje Krishna. Zatem i oni stają się jednym, dlatego Chaitanya, kolor ciała Chaitanya jest złoty, ponieważ kolor złoty jest kolorem Radharani. Zatem z powodu tego zjednoczenia z nią powstaje forma Chaitanya. Taka jest tatwa odnośnie Chaitanya. To powinniśmy jako Gaudiowie wiedzieć. Prabhupada dalej pisze tak. Dlaczego Krishna przyjął formę pana Chaitanya Mahaprabhu? Jest to wyjaśnione w ten sposób, że Krishna zapragnął poznać chwałę miłości Rady. Dlaczego ona tak bardzo mnie kocha? Zapytał Krishna. Jaka jest moja szczególna kwalifikacja, która ją tak przyciąga? Na czym właściwie polega jej miłość? Wydaje się, że to dziwne, że Krishna jako najwyższy jest przyciągany przez czyjąkolwiek miłość. A my poszukujemy miłości kobiety albo mężczyzny, ponieważ jesteśmy niedoskonali i odczuwamy jakiś brak. Miłość kobiety, ta energia i przyjemność jest nieobecna w mężczyźnie, dlatego mężczyzna pragnie kobiety. Ale nie jest tak w przypadku Kryszny, który jest pełen sam w sobie, czy jak mówi Bhagavatam, jest Atmaram. I co przeżywa Radharani, kiedy odczuwa moją miłość? Dlatego Kryszna wyraził zdumienie, przepraszam, przeskoczyłem. Ale nie jest tak w przypadku Kryszny, który jest pełen sam w sobie. Dlatego Kryszna wyraził zdumienie. Dlaczego jestem przyciągany przez Radharani i co przeżywa Radharani, kiedy odczuwa moją miłość? Zatem istnieje pewnego rodzaju atrakcja pomiędzy Radharani i Kryszną, która powoduje, że Kryszna chce doświadczyć tej miłości, którą doświadcza ona, dlatego staje się wielbicielem w jej nastroju, czy staje się Radharani, możemy powiedzieć. W zasadzie, tak jak było wcześniej wspomniane, nie ma różnicy pomiędzy Radharani i Kryszną, zatem czy Kryszna jest Radharani, a Radharani jest Kryszną? Czy też oni są razem, czy osobno? Prabhupada dalej pisze tak. Po to, aby zakosztować nektaru tej miłości, Kryszna pojawił się tak, jak księżyc pojawia się na horyzoncie morza. Tak jak księżyc powstał przez ubijanie oceanu, tak księżyc pana Chaitanya Mahaprabhu pojawił się przez ubijanie duchowych spraw miłosnych. W istocie cera pana Chaitanya była złota niczym księżyc. Chociaż jest to język symboliczny, to pojawienie się pana Chaitanya kryje pewne znaczenie. I tyle z prowadzenia do Chaitanya Charitamrity z Prabhupada. Jeżeli ktoś ma ochotę, to można przeczytać sobie całość. Zobaczmy jeszcze, co pozostałe inne fragmenty Chaitanya Charitamrity czy innych pism mówią właśnie na temat Radharani, kim jest Radharani. Mamy taki werset Chaitanya Charitamrita, Dilila, 4 rozdział, 82 werset. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvasva, Sarva Kanta Shiromani. Rada jest tą, która dostarcza przyjemności Govindzie. Jest również tą, która go urzeka. Jest ona dla Govindy wszystkim i jest koronnym klejnotem wszystkich jego ukochanych. Zatem Radharani jest najlepszym baktą. Radharani jest schronieniem, które ona daje schronienie wielbicielom, daje schronienie wszystkim tym, którzy chcą spełnić zadowolenie, w pełni zadowolić Krishnę. I to ona jest źródłem przyjemności dla Govindy. Zatem zadowalając ją, możemy zadowolić Krishnę. Chaitanya Charitamrita Adilila 4, 4 rozdział 95. Jagat Mohana Krishna, Tanhara Mohini, Ataeva Samastera Paratakurani. Pan Krishna urzeka świat, lecz Radha, Sri Radha urzeka nawet jego, dlatego jest ona najwyższą ze wszystkich bogiń. I tutaj możemy zobaczyć, że ta miłość, energia wewnętrzna Radharani jest silniejsza od Kryszny, ponieważ on jest urzeczony poprzez nią, poprzez jej miłość, poprzez jej relacje i poprzez jej zachowanie. I ta emocja, która istnieje pomiędzy nimi, jest najwyższego rodzaju duchową, mistyczną emocją. Zatem Mohini, jest tutaj wspomniane, że ona jest Mohini, czyli ta, która urzeka, czyli ona urzeka Krishnę, więc pokonuje wszystkie
jego emocje i jest to najsilniejszy rodzaj emocji, najsilniejszy rodzaj związku, jaki istnieje. Czytanie Czajtamita Adilila 4.83 mówi tak. Devi Krishnamai Proktaradhika Paradhevata Sarva Lakshmimai Sarva Kanti San Mohini Para. Transcendentna bogini Srimati Radharani jest bezpośrednim dopełnieniem Pana Shri Krishny. Jest ona centralną postacią dla wszystkich bogiń szczęścia, posiada wszelki urok, by urzekać wszechatrakcyjną osobę Boga, jest najważniejszą mocą wewnętrzną Pada. Zatem Radharani jest tym, co dopełnia Krishnę, jest energią Krishny. Tak jak wcześniej Prabhupada wpisał, nie ma różnicy pomiędzy energią i źródłem energii. Zatem rozróżnienie na te dwie rzeczy jest w zasadzie tylko jest trudna do uchwycenia. I tak jak jest powiedziane, że Bóg stał się dwoma, aby doświadczać emocji i doświadczeń, czy emocji, uczuć, które pojawiają się pomiędzy dwoma. Ale jeżeli stał się dwoma, to znaczy, że on jest jednocześnie i jedną, i drugą osobą. Zatem wraca ten temat, czy Kryszna jest Radą, czy Rada jest Kryszną. Czytajcie. Jest powiedziane w Adilila 1.5, jest powiedziane Rada Krishna Pranaya Vikriti. To wyjaśnia, że Rada i Krishna są dwoma twarzami jednej rzeczywistości. Czyli rzeczywistość jest, a nie po prostu dwoma ludźmi, dwoma osobami, które zakochują się w sobie. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że są dwoma twarzami jednej rzeczywistości. Ponieważ często słyszymy o zwłaszcza ci, którzy nauczają filozofii Advaita Vedanty, czyli tak zwanego Mayavadi, oni mówią, że jest jedność, jest jednia, jest niedwoistość. I z naszego punktu widzenia jest to prawdą, natomiast ta niedwoistość, czyli jedyna rzeczywistość, posiada dwie twarze. Po to, aby doświadczać pewnego rodzaju smaku i wymiany. Ponieważ gdyby była tylko jedyną twarzą, trzymając się tego porównania, ta emocja, ta wymiana nie byłaby możliwa. I wtedy we Wradży pojawia się takie pytanie. Czy we Wradży, centralnym punktem zainteresowania Wradży, czy tą rzeczą, wokół której cała Wradża, cała ta historia z Wradży, z Wrindawany kręci się, jest ta relacja pomiędzy Radą i Kryszną. I to, co jest najbardziej w centrum tej całej sytuacji, nazywa się to Madhurya Rasą, czyli miłością, związkiem małżeńskim, miłością małżeńską, czy miłością pomiędzy kochankami. I to przejawienie nazywamy również Gopi Bhavą. Ten nastrój, te emocje, które to opisują, nazywamy również Gopi Bhavą. Czy Gopi Bhava jest tą emocją, tym darem, który właśnie daje Pan Czytania, aby osoby, które zainteresowane są tym, mogły wejść w ten nastrój i przeżywać go tak samo, jak jest to opisane właśnie w Bhagavatam w 10 kanto i wszystkich innych pismach Acharyów, które opisują dokładnie te wszystkie historie bardziej szczegółowo. Czytanie Chaitamrita 1.5 mówi tak. Rada Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti Asmat Ekatmanav Avi Apipuvi Puradehan Bhadam Gatau Tau Chaitanya Kham Paraktam Adhuna Tadvayam Chaikyam Aptam Rada Bhava Duty Suvalitan Naomi Krishna Svarupam. Miłosne sprawy Shri Rady i Kryszny są transcendentnymi manifestacjami wewnętrznej sprawiającej przyjemność mocy Pana. Chociaż Rada i Kryszna są jednym w swojej tożsamości, rozdzielili się na wieki. Teraz te dwie transcendentne osoby ponownie pojawiły się w formie Shri Kryszny Chaitanyi. Kłaniam się Jemu, który zamanifestował się z uczuciami i cerą Srimati Radharani, mimo że jest samym Kryszną. Czyli to jest ten werset, który właśnie wyjaśnia, czym jest Chaitanya i czym jest Radha. Zatem Krishna i Radha są dwoma manifestacjami tej samej energii. Są jednym, chociaż rozdzielili się na wieki.
Zatem Krishna mówi w Chaitanya Charitamrita, jest taki werset, który mówi: Radhikara prema guru amishishyanata sada ama nant nitriye nachaya ubhata. Shishya oznacza ucznia. Shishya, czyli uczeń. Radhikara prema guru. Radhika jest moim nauczycielem, jest moim guru, ale jest moim nauczycielem premy. To ona uczy mnie miłości. Ona jest osobą, która uczy mnie miłości. Tak mówi Krishna. Ja jestem jej uczniem. Zatem tłumaczenie tutaj takie jest wstępujące tego wersetu, że miłość Radhiki jest moim nauczycielem, a ja jestem jej tańczącym uczniem. Jej prema sprawia, że tańczę różne niezwykłe tańce. Zatem ta miłość pomiędzy Radą i Krishną jest tą energią, która powoduje poruszenie i w Krishnie, i w Radzie, i w nas jako wielbicieli tego związku. Zatem Radharani jest guru. Radharani jest tak naprawdę pierwotnym guru i tą osobą, która uczy. Dlaczego? Dlatego, że ona uczy nawet Krishnę. Zatem ona jest pierwotnym guru. Zatem ona jest najwyższym guru, ona jest pierwotnym guru. Zatem taka jest jej pozycja w naszej linii nauczania, w linii naszych nauczycieli. Ona je ma, jej pozycja jest wyższa nawet niż pozycja Kryszny. I on mówi, ona jest moim guru, ona, jej miłość powoduje, że ja tańczę, tak jak ona mi zagra. Ja tańczę, ja jestem jej shishyą, ja jestem jej uczniem, ja jestem tancerzem, ja gram tak, jak ona zagra, ja tańczę tak, jak ona zagra. I również guru sprawia, że uczeń zaczyna tańczyć na jego polecenie. Mówi mu, idź tu, idź tam, zrób to, zrób tamto, podskocz, usiądź. Zatem guru wydaje polecenia, a uczeń wykonuje. Zatem to guru jest dyrygentem, czy tym, który prowadzi tancerza, a uczeń jest jedynie wykonawcą jego poleceń. Zatem Krishna mówi, że Radharani jest moim guru i jej miłosne, jej miłość pokazuje mi, jak tańczyć odnośnie tego, jak ona mi zagra. I tańczę tak, jak ona mi zagra, dlatego Radharani jest moim guru, tak mówi Krishna. I to, co jest najważniejsze jakby w tym, tej całej opowieści, tej całej historii z Radą i Krishną, jest to, że ta rzecz, która jest najważniejszym darem Chaitanya, czy to, co jakby daje Krishna, daje Chaitanya, czyli Krishna Chaitanya nam, jest, nazywa się Radha Dasyam, czyli bycie służką, posiadanie tożsamości, bycie służki Radharani, nazywa się to Radha Dasyam, czyli das znaczy sługa, dasya znaczy służka, czyli Radha Dasyam, czyli ja jestem służką Radharani. I to jest taka najbardziej poufna, najbardziej zaawansowana medytacja, którą nasi acharyowie opisywali w swoich pismach, które napisali pod koniec, myślę tutaj pod koniec swojego życia, pod koniec swojego pobytu w tym świecie. Mam na myśli tutaj konkretnie Raghunatha Dasa Goswamiego, który jest naszym Prayajana Acharią, czyli Acharią, nauczycielem celu naszego działania. I on opisuje właśnie to Radha Dasyam w swoich ostatnich tekstach, jak na przykład Vilapa Kusumanjali. Ja tu mam werset, właśnie 16 werset z Vilapa Kusumanjali. Padabja yostava vina varadasyam eva nanyat kadapi sama ye kila deviyase sakyaya te mama namostu nityam dasyaya te mama rasostu satyam. Tak nawet nie znając sanskrytu, brzmi to poetycko. Tłumaczenie jest takie. O bogini, nie modlę się o nic innego, jedynie o to, żebym był skoncentrowany jedynie na służbie dla Twoich lotosowych stóp. Jeśli powiesz, stań się moim przyjacielem i bądź mi równy, wtedy moja odpowiedź jest: ofiaruję pokłony takiemu związkowi, składam pokłony, ale modlę się o to, żeby mój smak pozostał w swoich rękach i mógł jedynie wzrastać, tak, wzrastać na zawsze. To jest moja modlitwa
i to jest mój ślub. I tak mówi Raghunathas Goswami. I oczywiście ten kolejny werset z Vidasa Kusumanjali, który czytaliśmy kilka dni wcześniej, czyli Tavai vasmi, tavai vasmi na jivam tjaya vina iti vijnaya devi tvam nayan mam charandantikam, czyli jestem twoja, nie mogę żyć bez ciebie, o devi, o bogini, wiedząc to, proszę, umieść mnie jako u swoich lotosowych stóp. Zatem Raghunath modli się o to, aby mógł zostać służką Radharani, i to jest najwyższego rodzaju medytacja, którą my możemy posiadać jako wielbiciele, jako sadakowie, właśnie poprzez miłosierdzie, czy łaskę, czy dar Chaitani. Ramananda Samvat w czytaniu Chaitamrita Madhyalila 8.230 jest powiedziane następująco, tak. Gopia nogatya vina aishwarya jane vajaleha nahi payav rajendra nandane. Dopóki nie podąża się śladami gopi, dopóty nie można osiągnąć służby dla lotosowych stóp Kryszny, syna Nandy Maharadży. Jeśli ktoś jest zaobserwowany wiedzą o bogactwie Pana, to nie może osiągnąć lotosowych stóp Pana, pomimo zaangażowania służby oddania. I tutaj jest wspomniane tą właśnie te dwie rzeczy, że kopia nugatia jest przetłumaczone jako niewolnicze trzymanie się gopi, a aishwarya gyane, czyli wiedza o bogactwie. I te dwie rzeczy tutaj zawsze przewijają się, czyli mamy proces vaidhimargi, czyli wielbienia Pana według zasad regulujących zgodnych z pismami, instrukcjami pism i mistrza duchowego, ale tak jak tutaj w znaczeniu do tego wersetu Prabhupada pisze, tym sposobem nie można bezpośrednio wielbić najwyższego osobowego Boga w formie Rady i Kryszny i ich relacji. Te stosunki pomiędzy Radą i Kryszną są pozbawione tego aishwarya, czy przepychu i bogactwa. Zatem ta relacja jest transcendentna na zupełnie innej zasadzie i posiada inne cechy, inną atrakcję. Zatem będąc pod wpływem bogactwa Pana, jego przepychu, jego wiedzy, nie można o jego osiągnąć. O tym mówią też inne stwierdzenia, między innymi Chaitanya Charitamrity czy Bhakti Rasamrita Sindhu. Zatem jedynie poprzez podążanie śladami gopi, które są mieszkańcami Wrindawany, transcendentalne, to jest to, czyli jedynie poprzez praktykowanie Raganuga Bhakti, czy spontanicznej służby oddania, czy podążania śladami gopi, które są mieszkańcami Wrindawany, jest to transcendentalna metoda na to, poprzez którą wielbi się Radha i Krishna, i nie można osiągnąć tej zniosłej pozycji, wielbiąc Pana w jego bogactwie, w jego przepychu, w jego majestacie, w jego sytuacji. Osoby, które przyciąga miłość małżeńska między Radą i Kryszną, muszą podążać śladami gopi. Tylko wtedy możliwe jest służenie Panu na Goloce Wrindawanie i bezpośrednie obcowanie z Radą i Kryszną. I to kończy Prabhupada tutaj swój komentarz do tego wersetu. Zatem ja powoli kończę i tak na zakończenie jakby powtórzę jeszcze raz, że poprzez wielbienie Kryszny w tej formie spontanicznej miłości Raganuga Bhakti Sadhany, czyli procesu Raganuga Bhakti, procesu, który uczył Pan Chaitanya, w tym nastroju, w tych emocjach, które posiadały gopi, którym dawany, można osiągnąć tą wniosłą pozycję, którą właśnie posiadały gopi. Zatem żeby osiągnąć ten cel, należy go poznać, wiedzieć o nim i rozwijać w sobie to zainteresowanie jakby tymi emocjami, relacjami, związkami. Także z tą myślą zostawiam Was dzisiaj wszystkich i do następnego razu. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe.